Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. i Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, jak z minimalnej ilości kosmetyków wyczarować maksymalnie pełny makijaż dzienny. I postawiłam sobie takie wyzwanie, że wykorzystam tylko 5 produktów, żeby wykonać taki pełny, dzienny makijaż, w którym bez żadnej żeny będę mogła wyjść dzisiaj na miasto. I do nagrania tego filmiku zainspirowała mnie moja podróżna kosmetyczka, ponieważ zwykle kiedy gdzieś wyjeżdżam i nie zależy mi tak bardzo na makijażu jakimś pełnym wieczorowym, to wtedy staram się zabierać po prostu minimalne ilości kosmetyków kolorowych i one mieszczą się tak naprawdę w takiej kosmetyczce i mam tutaj właśnie pięć produktów i chyba z pięć pędzelków, które zwykle ze sobą zabieram w takie miejsca i to mi absolutnie wystarcza, żeby wykonać Pełny dzienny makijaż, który dobrze mi się utrzymuje i w którym dobrze się czuję. Także jeżeli ciekawią Was takie moje jakieś małe patenciki na to, jak zaoszczędzić miejsce w kosmetyczce, a mimo wszystko nie rezygnować z dziennego, fajnego makijażu, to koniecznie ze mną zostańcie. I zacznijmy może od tego, że bazą na takich moich makijażach wyjazdowych jest głównie dobrze przygotowana skóra pod kątem pielęgnacyjnym. I ja zwykle nie zabieram ze za sobą żadnych baz dodatkowo, ponieważ na co dzień nie chcę zapychać mojej twarzy jakimiś bazami silikonowymi czy wypełniającymi pory. I zwykle na co dzień z nich rezygnuję, szczególnie kiedy wyjeżdżam i zależy mi na miejscu w kosmetyczce. Także bazuję głównie na dobrej pielęgnacji. Jeśli interesuje Was to, czego używam, jeśli chodzi o pielęgnację, to nagrałam. O tym kiedyś oddzielny filmik, także tam Was odsyłam. Dzisiaj mam na twarzy krem pod oczy z Dr. G oraz krem z Kilsa Ultra Facial Cream i to tak naprawdę już stanowi świetną bazę. Czuję, że jestem dobrze nawilżona, że twarz jest odżywiona. Wcześniej zrobiłam sobie też peeling, żeby pozbyć się jakichś resztek samoopalacza. No i w momencie, kiedy moja twarz jest już pielęgnacyjnie przygotowana do makijażu, i sama w sobie stanowi już bazę pod makijaż, to przechodzę już do malowania i. Z zwykle Nie zabieram ze sobą podkładu. Tak jak widzicie, ja nie mam jakichś większych problemów. Są to zwykle jakieś miejscowe zmiany, jakieś pozostałości, przebarwienia po krostkach, jakieś piegi, jakieś zasinienia pod oczami. Więc ja na co dzień nie stosuję zwykle podkładów. Na pewno nie stosuję podkładów szczególnie mocno kryjących latem na co dzień, ponieważ źle się w nich czuję, swędzi mnie twarz, też to za dobrze nie wygląda w świetle naturalnym. I z tego co zauważyłam, w świetle naturalnym najlepiej lepiej wygląda korektor. Jest to korektor Instant Anti-Age z Maybelline. Ja używam akurat koloru light, może będzie dla mnie odrobinkę przyciemny w tym momencie, bo nie mam na twarzy samoopalacza, ale nareszcie ciała, teraz ten samoopalacz jeszcze mam, więc myślę, że to mi się zgra. I ja ten korektor zwykle zabieram właśnie w podróże i też bardzo często maluję się nim na co dzień, bez używania dodatkowo podkładu, ponieważ wygląda na mojej twarzy naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ma bardzo przyzwoite krycie, więc w Wszelkie zasinienia, przebarwienia bez problemu mi przykrywa, a jednocześnie na twarzy wygląda bardzo naturalnie i też długo się utrzymuje. To, co mi się też bardzo podoba w tym korektorze, to fakt, że on nie podkreśla bardzo mocno rozszerzonych porów on fajnie je wypełnia więc to dodatkowy plus, szczególnie przy mojej twarzy, która ma rozszerzone pory. I nie zależy mi tutaj na jakimś bardzo mocnym kryciu. Tylko głównie na tym, żeby wyrównać kolory cery, jakieś pojedyncze zaczerwienienia, krostki. Nie mam tutaj dzisiaj ambicji, żeby przykryć twarz i zrobić sobie maskę na twarzy, bo w świetle dziennym nigdy nie wygląda to dobrze. Mocna maska ma sens, jeżeli oczywiście potrzebujemy na wieczór, ponieważ wtedy jest inne światło, które aż tak nie uwydatnia tego, że mamy dużo na twarzy. Niestety światło Dzienne, szczególnie ostre słońce uwydatnia to, że mamy na twarzy mocny podkład i jest to bardziej widoczne. I taka jedna cienka warstwa korektora na twarzy mi w zupełności wystarczy. Tak jak widzicie, może delikatnie przebijają jeszcze zasinienia pod oczami, ale ja się tym nie będę przejmować, nie będę dokładać żadnego mocniej kryjącego korektora, czy kolejnych warstw tego korektora z Maybelline, dlatego że zauważyłam, że przy dziennych makijażach bardzo mocno wyprasowana i rozjaśniona ta przestrzeń pod okiem e, i tak bardzo mocno zamaskowane te cienie pod oczami wyglądają w makijażach dziennych po prostu bardzo sztucznie. Także na tym etapie będę już pudrować twarz i wykorzystam puder, który bardzo lubię. Jest to Laura Mercier Translucent Powder. Polecam Wam na przykład też ten z Huda Beauty, bo jest bardzo fajny, ale nie mam go teraz pod ręką. Oczywiście na wyjazdy możecie pudry przesypywać, ja tak przynajmniej robię, i wtedy zajmują jeszcze mniej miejsca i możecie na to miejsce dołożyć sobie jeszcze jakieś kredki albo zabrać jeszcze inny kosmetyk. Szybciutko rozprasuję tutaj korektor pod oczami, który mi się zebrał i zacznę utrwalać. I zawsze stosuję baking. Ponieważ to jest tak naprawdę klucz do sukcesu i sprawia, że makijaż utrzymuje się dużo dłużej. I dzisiaj nie użyłam żadnej bazy pod makijaż, która by mi te pory wygładziła dodatkowo, a mimo wszystko połączenie tego korektora i pudru sprawia, że mam gładką twarz. Porzucam teraz gąbeczkę, bo ona już raczej mi się nie przyda. Przechodzę teraz do pędzla, i takim naprawdę wielofunkcyjnym pędzlem moim zdaniem jest na przykład taki wachlarzykowy puchaty z nyksa. Mam tutaj na myśli głównie to, że tego typu pędzle, nieważne czy z Nyksa, czy z innej marki, jeżeli są puchate i wachlarzykowe, to są naprawdę bardzo, bardzo wielofunkcyjne. Po pierwsze możemy zmieść nadmiar bakingu, czyli tego pudru, który nam pozostał na twarzy i który miał nam utrwalić, scalić makijaż i teraz już ten nadmiar. Nadmiar pudru nie jest nam potrzebny. Chwila, moment i już tego pudru nie ma. I ten sam pędzel posłuży nam już do konturowania twarzy. Nie będę zmieniać pędzla na jakiś inny mniejszy. Tego typu pędzle są o tyle fajne, że jeżeli chcecie szybko się wykonturować i chcecie od razu pięknie wszystko rozetrzeć, żeby nie było plam, żeby bronzer nie przykleił się jedną plamą w jednym miejscu na policzku, to tego typu pędzle sprawiają, że jesteście w stanie poradzić sobie z konturowaniem w kilka sekund. I ja na wyjazdy lubię zabierać ze sobą paletki wielofunkcyjne. Moją ulubioną ostatnio jest ta ze Smashboxa, która po Posiada kilka brązerów, puder rozjaśniający, rozświetlacz i taki ciemniejszy brązowy, też rozświetlacz, chociaż on sprawdza się najfajniej jako cień. I właśnie wykorzystam teraz ten duży pędzelek i będę konturować twarz najpierw tym chłodniejszym pudrem. To są dosyć mocno napigmentowane pudry, więc jeśli chodzi o makijaż twarzy, to warto z nimi uważać. Ale z tym pędzelkiem konturowanie tymi produktami absolutnie nie stwarza żadnego problemu. O, widzicie, jakie to jest proste chwila, moment, i jest wszystko pięknie roztarte. Nie muszę się martwić, że mi powstaną jakieś brzydkie plamy. Efekt jest taki subtelny. I teraz przyklejam się do tej paletki, ponieważ ona jest tak jakby podstawą dzisiejszego makijażu, ponieważ bardzo wiele elementów dzisiejszego makijażu będę w stanie wykonać właśnie za pomocą tej paletki. Teraz przejdę już do tego cieplejszego pudru, żeby delikatnie ocieplić karnację. Teraz czas na róż, i również wykorzystam tę paletkę. Tutaj mamy matowy, herbaciany róż, który myślę, że fajnie sprawdzi się zarówno cieplejszym, jak i chłodniejszym karnacjom. Wygląda na twarzy naprawdę bardzo naturalnie i świetnie sprawdza się przy dziennych makijażach. I nakładam go dokładnie tym samym pędzelkiem. Oczywiście nie przesadzam z ilością. Ok, także jeśli chodzi o konturowanie, to moje potrzeby codzienne zostały zaspokojone. Teraz przejdę do rozświetlacza i również wykorzystam rozświetlacz z tej samej palety, ponieważ uważam, że jest bardzo fajny, fajnie gładko wygląda na policzkach, nie podkreśla faktury skóry. Często też używam Anastazji Amrezi, ale ona jednak już jakieś pojedyncze krostki mocniej podkreśla, bardziej się błyszczy też na co dzień. Efekt daje trochę jednak zbyt intensywny w takim ostrym świetle, ponieważ ponieważ po prostu widoczne są drobinki, a ten rozświetlacz ma coś w sobie z satyny, ale jednocześnie nadal fajnie się błyszczy, nie odcina się, mimo że jest dosyć ciemny i ja pierwotnie myślałam, że on się dla mnie nie nada, bo będzie po prostu za ciemny, ale okazuje się, że fajnie wtapia się w karnację, więc skoro na mojej karnacji dosyć jasnej się sprawdza, to przy ciemniejszych karnacjach tym bardziej nie powinno być problemu. I teraz używam, tak jak widzicie, pędzelka puchatego do cieni, do oczu. Ja później go sobie lekko oczyszczę i będę wykorzystywać do cieniowania oka. Ja lubię nakładać rozświetlacz właśnie takimi mniejszymi pędzelkami, ponieważ wtedy ten pigment jest bardziej skoncentrowany, mam nad nim większą kontrolę, ewentualnie docieram sobie go jeszcze palcem, ale moim zdaniem rozświetlacz nałożony mniejszym pędzlem wygląda zdecydowanie lepiej niż rozświetlacz nałożony takim dużym czy, czy po prostu pędzelkiem do rozświetlacza jakimś takim puchatym większym jajeczkiem ponieważ przy większych pędzlach nie mamy nad tym aż takiej kontroli i też ten błysk bardziej się rozprasza a tutaj wszystko jest maksymalnie skoncentrowane odrobinkę też na nos, ale do takich potrzeb codziennych nie nakładam zbyt dużo rozświetlacza właśnie w centralnej części twarzy. Okej, okay, także makijaż twarzy mamy ogarnięty, teraz przejdziemy do oczu. I co zrobić, żeby nie musieć zabierać ze sobą ani pomady, ani żelu do brwi, ani żadnych kredek? Po prostu wykorzystać to, co się ma. I ja zwykle ostatnio wykorzystuję właśnie tę paletkę. To nie jest żadna reklama Smashboxa, bo to jest tak paletka ze Smashboxa Decali Contour. E, ja po prostu po prostu naprawdę bardzo ją lubię i Wam polecam, szczególnie jeżeli dużo podróżujecie i potrzebujecie czegoś, czym możecie wykonać bardzo dużo elementów makijażu. I ja zwykle, jak chcę podkreślić brwi i nie wykorzystywać do tego pomady, bo na przykład nie chcę jej ze sobą zabierać, to wykorzystuję ten chłodniejszy brąz do podkreślenia moich brwi. I on ma bardzo fajną konsystencję, ponieważ nie jest ani zbyt mocno napigmentowany, więc się nie przykleja tutaj do, tych, do tej skóry między brwiami zbyt mocno i nie pojawiają się jakieś brzydkie smugi. Ale też nie jest zbyt delikatnie napigmentowany, więc brwi nie wyglądają na jakieś takie, wiecie, przypudrowane. Nie musimy też przez 5 godzin ich wypełniać tym cieniem. Wystarczy tak naprawdę kilka sekund i mamy równomiernie wypełnioną brewkę. O, i tak jak widzicie, po kilku chwilach moja brew jest już wypełniona, i to na potrzeby codzienne mi absolutnie wystarcza. Także tak prezentują się brwi wypełnione jednym cieniem, a właściwie bronzarem z tej palety. Moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle, jak na potrzeby codzienne. Naprawdę jest przyzwoicie. Teraz przejdziemy już do makijażu oczu i ja również wykorzystam tę paletkę, ponieważ już sprawdziłam to kilka. Krotnie, właściwie nawet kilkunastokrotnie, że te produkty sprawdzają się również bardzo fajnie w makijażu oczu, jako cienie. Także sprawdzam, upewniam się, że korektor, który nałożyłam na powieki, wcześniej, jest tutaj dobrze wklepany. Na początku użyję tego najjaśniejszego cienia. Właściwie tego najjaśniejszego pudru, żeby delikatnie rozjaśnić przestrzeń pod łukiem brywiowym i utrwalić korektor. Także tak przygotowane powieki mogę zacząć już konturować i wykorzystuję zwykle ten róż i mieszam go z tym cieplejszym bronzerem i wygląda to wtedy bardzo, bardzo fajnie. Może jeśli chodzi o cienie, to te produkty nie są aż tak mocno napigmentowane jak zwykłe standardowe cienie, ale przez to bardzo łatwo się rozcierają, dają taki fajny dzienny efekt. Można też delikatnie je nabudować, jeżeli potrzebujecie na przykład mocniejszego efektu, ale ja zwykle na co dzień lubię sobie te powiekę po prostu podkonturować tak, żeby przywrócić jej jakby naturalne cienie, żeby nie była taka jasna od korektora, ale żeby jednocześnie wyglądało to bardzo naturalnie i żeby miała nad tym maksymalnie dużą kontrolę, a właśnie przy tych pudrach te kontrolę mam. Użyłam na ten moment trzech pędzelków i gąbki. Wykorzystam teraz ostatni pędzelek, który dzisiaj w tym makijażu mi się przyda. Jest to taki płaski pędzelek z Coiwy, numerek 237, o ile się nie mylę, bo tutaj już mi się wszystko powycierało. I taki pędzelek sprawdza się do malowania dolnej powieki. I tutaj po prostu będę kontynuować. Wykorzystam te dwa kolory, żeby również podkreślić delikatnie dolną powiekę. I cieniowanie powieki mogłabym na tym etapie skończyć, ale zwykle mam ochotę jeszcze na coś rozświetlającego, więc wykorzystam ten brązowy rozświetlający odcień, czyli rozświetlacz, który dla mnie jest zdecydowanie za ciemny, ale na powiekach sprawdza się świetnie. A w kąciki moich oczu nałożę ten jaśniejszy rozświetlacz. I tym oto sposobem, przy użyciu tylko jednego kosmetyku, wykonturowałam sobie twarz, wymodelowałam oko, podkreśliłam brwi, więc tak jak widzicie, zaoszczędziłam pewnie trochę czasu na branie kolejnych innych produktów, em, oraz zaoszczędziłam miejsce w kosmetyczce, więc na wyjazdach takie rozwiązania naprawdę świetnie się sprawdzają. Także na tym etapie makijażu mogę przejść już do wytuszowania rzęs. Ja w makijażach dziennych nie korzystam ze sztucznych rzęs, nie przyklejam sztucznych rzęs. I mam tutaj akurat dwa tusze, które lubię, i jeden z nich to jest. Ten z Loreala, ale chyba ten z Loreala odłożę i dzisiaj jako tusz policzymy sobie ten z Golden Rose Fall z Mascara, ponieważ ona daje mi przepiękny efekt na rzęsach i naprawdę bardzo przyzwoicie się utrzymuje, mocno się nie osypuje, jest to świetny tusz w dobrej cenie, także teraz szybciutko sobie wytuszuję rzęsy. Ok, rzęsy wytuszowane, także mogę uznać, że ten makijaż jest już prawie gotowy. Do pełni szczęścia pozostał mi już tylko makijaż ust i tutaj mamy kilka opcji. Jeżeli chcemy, żeby ten make-up był bardziej na luzie, bardziej dzienny, wykorzystujemy wtedy jakiś bezbarwny błyszczyk albo po prostu balsam do ust, ale kiedy ja chcę dodać takiego większego charakteru makijażowi, czy to dziennemu, czy przekształcić go w wieczorowy, wykorzystuję wtedy intensywne kolory pomadek, ponieważ one już tak jakby definiują to, czy ten Makijaż będzie bardziej wieczorowy czy bardziej dzienny. Jeżeli użyjemy pomadki, która ma zdecydowany kolor, to już makijaż możemy podciągnąć pod taki bardziej wieczorowy, bardziej zdecydowany. Także ja dzisiaj wykorzystam jeden z moich ulubionych kolorów pomadek z maka i to jest Flat Out Fabulous w wykończeniu Retro Mat, czyli pomadka mocno matowa, która świetnie się utrzymuje i która dodaje charakteru każdemu makijażowi. I w tym przypadku oczywiście mogłabym wykorzystać kolejny pędzelek, jeśli chciałabym to zrobić, to użyłabym tego pędzelka z Hulu, ale jeśli chodzi o pomadki z maka, to tak wygodnie mi się nimi maluję, że zwykle już nie wykorzystuję pędzelka, także dzisiaj poradzę sobie bez niego, wypełnię usta i zaraz do Was wracam. Usta pomalowane, więc mogę uznać ten makijaż za skończony i moim zdaniem jest to taka wręcz wypasiona wersja makijażu dziennego. Mogłabym w nim spokojnie wyjść na jakieś spotkanie biznesowe, czy na kawę z koleżanką i mm, czułabym się naprawdę bardzo dobrze. I tak jak widzieliście, wykorzystałam w tym makijażu tylko pięć kosmetyków. Oczywiście korektor z Maybelline, puder utrwalający z Lory Mercier, do tego niezawodna, jak się okazuje, paletka ze Smashboxa, pomadka z Maka oraz tusz do rzęs z Golden Rose, który jest tani i świetny. E, I powstało mi coś takiego, w czym nie będę wstydziła się wyjść do ludzi. I myślę, że ten makijaż utrzyma mi się i tak bardzo długo. Jeśli miałabym taką potrzebę, to utrwaliłabym to jeszcze wszystką giełką utrwalającą z Urban Decay, która sprawiłaby, że w ogóle ten makijaż mogłabym jeszcze wykorzystać wieczorem. Ale nie mam takiej potrzeby. Myślę, że i tak jakieś 10 godzin spokojnie ten makijaż wytrzyma, czyli tyle, ile dzisiaj go będę potrzebować. E, także pozostaje mi to, co już sobie zrobiłam i co widzicie na, na załączonym. Obrazku. Myślę, że jak na 5 produktów, 5 kosmetyków, to jest naprawdę bardzo nieźle. I jeśli chodzi o akcesoria do makijażu, których dzisiaj użyłam, to również zamykamy się w piątce, ponieważ wykorzystałam 4 pędzle oraz gąbeczkę do makijażu, także wszystko zmieściło mi się w tej jednej kosmetyczce. Zrobiłam pełny dzienny makijaż, w którym zaraz wyjdę na miasto. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze patenty na zaoszczędzenie miejsca w kosmetyczce. Ilu kosmetyków Wy potrzebujecie, żeby zrobić sobie dzienny makijaż? Czekam na Wasze komentarze. Widzimy się już nie. Długo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa, pa!